Witajcie, z tej strony Pongui, a dzisiaj sobie zrobimy Funtime Frenzy, czyli Funtime Freddy, Funtime Foxy, Yendo i Lolbit. I cóż, postanowiłem sobie, że jak w tej chwili zrobiliśmy to co najważniejsze, czyli Angry Ballet, Freddy and Co. i Bottom Shelf Top Shelf, zobaczyliśmy już wszystko co najważniejsze, to przydałoby się po kolei zrobić wszystko co brakuje. Pierwsze w kolejności to jest Funtime Frenzy. Będziemy przechodzić na Very Hard, czyli to nie jest jakieś tam super wyzwanie. Zobaczymy sobie połączenie Funtime Freddy'ego i Foxy'ego w ogóle, czy... Zastanawiam się, czy oni są wszędzie razem, okazuje się, że nie. Ale... To dlatego, że Girls Night jest. Okej. Okay. Więc przetestujemy sobie tą mechanikę z odrobiną Yendo i z Lolbitem. Wiem, że oni very hard, więc dam radę. Ok, to zaczynamy. Freddy jest po prawej. Freddy jest po lewej. Co tak szybko? Freddy jest po prawej. Ok. Freddy jest po lewej chyba. Freddy po prawej. Surprise. O nie! Na tamtym ostatnim top shelfie, na jakim poziomie był Phantom Foxy? Bo tutaj jest pierwsza jema, on już zamierza szaleć. Ja nikogo nie mam w domu, idźcie sobie. Po lewej są, ok. Zobaczmy jak mi prąd schodzi. Po prawej są, ok. Po lewej. Okej, jest znośnie. No mówię, to nie jest jakiś tam super ciężki tryb, tylko że tutaj oni chyba są na 20, a normalnie nie są w tamtych innych wyzwaniach. Powiedzmy sobie tak, ustawię kamerkę, żeby... Nie kamerkę, tylko... ekran, żeby... być z tej strony, z której jest Funtime Freddy, co mi pomoże trochę je skupić. 57% jest dobrze. Słabo się go po... Słabo się tego pomysłu polega na tym, że... Nie ma nikogo. Osobiście tego pomysłu polega na tym, że endoszkielet pojawia się po prawej i nie widać go jak jestem po lewej. Więc tak trochę na środku.
Lepiej. Nareszcie 2% 4 AM. Powinniśmy sobie szybciutko poradzić. Bill's day boy is over there. Dobra, jakoś mało mnie atakuje. Co nie zmienia faktu, że w normalnej grze zacząłby mi mieszać w głowie przeokropnie. Jestem pewien, że Golden Freddy będę robił gwiazdki pojedyncze. W trybie Golden Freddy będę robił gwiazdki pojedynczo. Jestem prawie pewien, że... Dobra, wiedziałem gdzie on jest, tylko... No już na wszelki wypadek. Ale powinniśmy sobie dać radę. Okay. Dobra, dam radę. Ciekawe, kto teraz będzie gadał. Oczywiście, że ty. Party pooper. Dobra, to było prostsze. Zdecydowanie, chociaż... Muszę sprawdzić ten poziom... Mangle. Dobra. Teraz zdecydowanie jest coś z nami nie tak. Czy to jest Enard? Więc to jest... W tej chwili to jest potwierdzenie czegoś oczywistego, że te cutscenki są o protagoniście tej gry. Chyba. Ale... raczej powiedziałbym, że... nic innego nie mogą one oznaczać, więc... to jest protagonista. Okej. Okay. Tak, tutaj Phantom Foxy był na 10 ostatnio. Także tutaj jest na 20. Dlatego tak zasuwał. Ok, co nam zostało? Dolls Attack, Girls Night. To będzie trudne. Trzeba się patrzeć na Phantom Foxy'ego i na Billy Baba i na Mini Liny. A Balory nasłuchiwać i Boneta łapać jak wpadnie. Jak jest combo mini Lina Bonnet? Tutaj, tu się boję. Ok, potem Weirdosy, czyli prąd nam próbują. Prąd, tlen, ci dwaj nam wskakują i Lolbi też nam wskakuje. O, to będzie dobre. No i Cupcake Challenge. Bez Billy Baba, czyli bez wentylacji. Bez Yendo, czyli bez Golden Freddy'ego i bez przeszkadzania, ale cała reszta jest i to. Ale na poziomie 10, dam radę. Więc cóż, dzisiaj przyszliśmy Phantom Frenzy. Dziękuję wam za oglądanie. Zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!